Szanowni Państwo, o tej porze w wielu miastach Polski odczytywany jest apel klubów Gazety Polskiej. Odczytanie tego apelu, który rozbrzmiewa nie tylko w Polsce, ale również wszędzie tam, gdzie kluby Gazety Polskiej działają, na całym świecie. Odczytanie tego apelu proszę szefową warszawskiego klubu Gazety Polskiej, Anitę Czerwińską. Halo. Dwa lata temu Polska straciła połowę swojego przywództwa. Zginął prezydent i jego małżonka. Zginęli generałowie, parlamentarzyści i szefowie największych instytucji państwowych. Zostaliśmy zranieni w sposób najbardziej bolesny. Śmierć przyszła znienacka, gwałtownie, poprzedzona straszną nienawiścią i podstępnym działaniem. Ból, który przeszył nasze serca, potęgowała pogarda okazywana poległym przez władze Rosji i rządzące w Polsce elity. Zniszczono i schowano dowody tragedii. Wyszydzono zmarłych, nie oszczędzając nawet ich rodzin. Zabitych chciano zabić po raz drugi, odbierając im dobre imię. To się jednak nie udało. Opuszczeni przez własny rząd, Polacy zaczęli się koncentrować wokół garstki dziennikarzy z Gazety Polskiej i Radia Maryja. Powstał potężny ruch społeczny, który walcząc o pamięć pomagał szukającym prawdy. Posłowie i naukowcy skupieni wokół Antoniego Macierewicza znaleźli dowody kłamstw i fałszerstw. Po kilkunastu miesiącach walki pękła zmowa milczenia i runęła spójna ściana medialno-polityczna zasłaniająca prawdę o katastrofie. Dzisiaj już wiemy, że śmierć przywództwa polskiego państwa nie była zwykłym wypadkiem. Przekonują się do tego miliony Polaków, a ta wiedza zaczyna docierać za granicę. Upór Polaków pomaga wyjaśniać zagadki tej tragedii, ale też odbiera skompromitowanej władzy legitymację do dalszych rządów. Zbliża się czas rozliczania winnych. Polska zaczyna się odradzać. Powstaje wraz z tysiącami ludzi wychodzących na ulicę, chcących wolności i prawdy. Tej tęsknoty nie zdołano w nas zabić. Nadchodzi polska wiosna. Ludzie budzą się z letargu i odrzucają kłamstwo. Dziś jest nasz czas, czas wolnych ludzi. Rodzi się nowa Polska. Powstańmy na jej wołanie. Dziękuję bardzo.